Wojciech Szczęsny i Marina chwalą się zdjęciami Dubaju. Uwagę internautów przyciągnęły klapki bramkarza. Wojciech Szczęsny i Marina na wakacjach w Dubaju. Wojciech Szczęsny, 32 litry, po rewelacyjnych występach w meczach na Mistrzostwach Świata w Katarze stał się prawdziwym bohaterem polskiej reprezentacji. Obecnie w mediach jego nazwisko odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Nic dziwnego, że szczególnym zainteresowaniem fanów i dziennikarzy cieszy się jego aktywność w mediach społecznościowych. Tym bardziej, że minie jeszcze trochę czasu, zanim zobaczymy bramkarza znów na boisku. Tym, którzy nie mogą doczekać się podziwiania kolejnych wspaniałych interwencji golkipera Juventusu Turyn, pozostaje zachwycanie się jego zdjęciami z wakacji. Jak można wywnioskować z zamieszczanym przez Szczęsnego i Marinę fotografii? Para postanowiła nie oszczędzać i zasłużony urlop spędzić w pięknym i słonecznym miejscu. Oczywiście obok naszego reprezentanta i słynnej piosenkarki nie mogło też zabraknąć ich synka Liama. Szczęśni całą rodziną zdecydowali się odpocząć nie tylko od codziennych obowiązków, ale też od niezbyt przyjemnej polskiej pogody. I dlatego polecieli na urlop aż do Dubaju. Trzeba przyznać, że wybrali naprawdę atrakcyjny kierunek. Średnia grudniowa temperatura w tamtejszych rejonach oscyluje w granicach 23-28 stopni Celsjusza. Z tego powodu para jest teraz nadzwyczaj aktywna w mediach społecznościowych. Marina co chwilę chwali się kolejnymi relacjami z urokliwego Dubaju. A Wojtek Szczęsny chętnie pozuje z ukochanym synkiem. Nie brakuje też romantycznych ujęć, na których widzimy, jak zgraną i kochającą się parę tworzy bramkarz z wokalistką. Obserwujący ciepłych słowach wypowiadają się o fotografiach, komplementują piękne widoki i pytają, czy autorem najnowszego zdjęcia nie jest przypadkiem mały Liam. W końcu premier polskiej obrony pojechał na zasłużony wypoczynek, śmieje się jeden z internautów. Szef na wakacjach. Teraz będzie bronić pustyni, nawiązuje do rewelacyjnego występu na mundialu inny użytkownik Instagrama. Jemu to się należy odpoczynek, ale reszta powinna już trenować, zauważa z przekąsem jeden z kibiców. Jak to jednak bywa w takich sytuacjach, znalazł się także ktoś, kto zwrócił szczególną uwagę na pewien z pozoru nieistotny szczegół. Szczęsny ma chyba za małe laczki, napisał jeden z obserwujących, co oczywiście podłapali też inni. Coś w tym jest, klapki Wojciecha Szczęsnego rzeczywiście są o kilka rozmiarów za małe. Czyżby zabrakło rekwizytów do pustynnej sesji? Czy przez to romantyczny czar prysł?